władze Legii Warszawa w końcu straciły nerwy i rozpędziły tą hiszpańską drużynę pierścienia. Został zwolniony trener Jan Urban, odszedł dyrektor sportowy Mirosław Trzeciak i hiszpański asystent Urbana Kibu. I oczywiście tą szalę goryczy przelała porażka druga z rzędu w Ekstraklasie. Tym razem z Polonią Bytom, z drużyną, która ostatni mecz wygrała w październiku. Ale tak naprawdę nie jest to kara za te tylko dwie porażki wiosenne, za niewykorzystanie okazji, żeby skoczyć na pozycję lidera. Ja myślę, że po prostu wyczerpał się już ten hiszpański projekt i tego bardzo żałuję. Żal mi trenera Urbana, bardzo go lubię jako człowieka, byłego zawodnika. Natomiast okazało się, że no, to się nie sprawdziło. To, co on miał tutaj zrobić, znając świetnie ligę hiszpańską, nie sprawić, że Legia nagle zacznie grać jak FC Barcelona, ale że będzie grała w jakimkolwiek stylu, że razem z Trzeciakiem, znając świetnie ligę hiszpańską, sprowadzą tu sensownych zawodników. A jacy przyszli, pamiętamy, a już właściwie nawet zapomnieliśmy. Descarga, Aruba Arena, Tito, Balbino, no kto to był, co oni mieli tutaj sprawić. Jeszcze bardziej ich obciążają zawodnicy, którzy do Legii nie przyszli, tacy jak Robert Lewandowski, którego mieli, którego pozwolili, wypuścili z rąk. Lewandowski, który przez ten okres w Lechu strzelił we wszystkich rozgrywkach 35 bramek, a jak podliczyć wszystkich napastników, jakich Legia miała w tym czasie, odciniamy po Grzelaka i Mięciela, oni zdobyli 41 bramek, więc to ich wszystkich obciąża, Legia nie gra, męczy się, to wszystko nie funkcjonuje. Oczywiście ta zmiana w tym momencie moim zdaniem w niczym nie pomoże. Są tacy piłkarze, jacy są i choćby nie wiem kto przyszedł, a bardzo dobrze życzę trenerowi Stefanowi Białasowi, to trochę wątpię, żeby on cokolwiek mógł z nich więcej wykrzesać. Z drugiej strony zawsze zmiana trenera w klubie, nie takim jak Polonia Warszawa, gdzie oni się zmieniają co chwila, to jest wstrząs. To jest wstrząs dla drużyny, myślę, spory i to na krótką metę być może pomoże, ale pamiętajmy, nie chodzi o te dwie porażki, nie chodzi nawet o ten tytuł Mistrza Polski. Jest nowy stadion. Coś tych kibiców na ten nowy wielki stadion musi przyciągać. Ta grająca Legia, mimo uznanych fachowców jak Urban Trzeciak, no nie przyciągnęłaby kibiców na stadion. Legia musi czarować, musi wygrywać i to chyba będzie musiał sprawić nowy szkoleniowiec. Czy się uda Białasowi, czy może jego następcy, to dopiero zobaczymy, ale ta zmiana chyba była konieczna.